Cześć, w dzisiejszym filmie wykonam wylewkę samopoziomującą. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak przejdę do samej wylewki, to muszę przyznać się do błędu. W tym pomieszczeniu położyłem już wcześniej panele, ale podczas montażu drzwi zauważyłem, że przez różnicę poziomów futryna będzie wisiała w powietrzu. Nie wyglądałoby to zbyt dobrze, więc zdecydowałem, że rozbiorę panele i wykonam wylewkę. Panele zdjęte i rozpoczynam od wyskrobania starego kleju, który został po demontażu starego parkietu. Następnie dokładnie odkurzam posadzkę. Po odkurzeniu gruntuję. Grunt, jaki użyłem, to szybko schnąca emulsja gruntująca firmy Atlas. Szybki transport materiału na górę i zaczynam wyznaczać miejsca, w które zakotwię kołki. Będą służyły jako punkty kontrolne poziomu wylewki. W tym pomieszczeniu wyznaczyłem 9 takich punktów. Po zakotwieniu odkurzam pył po odwiertach. Mierzę grubość panela oraz podkładu. Razem mają 1 cm grubości. Odpalam laser i odmierzam 1 cm od góry kafelek. Wiązka lasera pokazuje 12 cm, więc dokręcam wszystkie punkty kontrolne, tak aby wiązka pokazała również 12 cm. Jest to poziom wylewki, którą za chwilę wykonam. Przed wylaniem zabezpieczam ściany folią, bo pokój został już wcześniej pomalowany. Zabezpieczone, więc mieszamy. Produkt, którego użyłem, to wylewka samopoziomująca firmy Weber od 2 do 30 mm. Ja tutaj mam do wylania około 1 cm, więc mieszczę się w przedziale. Po wymieszaniu wylewki odstawiłem ją na około 2 minuty i przed wylaniem ponownie przemieszałem. Staram się wylewać równomiernie i wałkiem kolczastym odpowietrzam oraz rozprowadzam materiał. Na koniec niestety okazało się, że kupiłem o jeden worek za mało i musiałem dolać wylewkę innej firmy, która została mi z innego zlecenia. Zdaję sobie sprawę, że nie powinno się mieszać materiałów, ale nie miałem już innego wyjścia. Możecie mnie za to zlinczować w komentarzach. Na posadzkę można wchodzić już po kilku godzinach, ja jednak zrobiłem to dopiero na drugi dzień. Jak widać, jest równa, ma miejscami jakieś 1 mm wgłębienia, ale nie ma to większego znaczenia. Połączenie dwóch różnych materiałów nie zakończyło się tragedią, jedynie posadzka ma dwa różne kolory. Jest dobrze, jest w poziomie, ale sprawdźmy jeszcze jedną rzecz.
podkład 3 mm elegancko. Wylewkę zostawiłem na tydzień czasu do całkowitego wyschnięcia i położyłem z powrotem panele. Futryna już nie wisi nam w powietrzu, jak to było na początku. Uważam, że efekt jest o wiele lepszy. Morał tego filmu jest taki, że nie każdy jest idealny, ale ważne, by poprawiać swoje błędy i wyciągać lekcje na przyszłość. Ja Wam dziękuję za dotrwanie do końca i do następnego. Cześć!